No witam, witam. Dziś mam dla Was kolejną recenzję, a na tapet biorę grę niezwykle artystyczną i to dosłownie. Czas na garść wrażeń z Pentiment. Jedziemy! Pentiment to osadzony w XVI-wiecznym fikcyjnym alpejskim miasteczku miks przygodówki i RPGa. To gra, w której niemal każdy wybór ma znaczenie i w której będziemy odpowiadać za swoje słowa oraz czyny. Przyjdzie nam rozwikłać tajemnicy morderstw, a to wszystko z mocnym zacięciem historyczno-literacko-religijnym i w stylistyce iluminacji ze średniowiecznych manuskryptów. Nasłuchałem i naczytałem się rozmaitych ochów i achów, więc z automatu moje oczekiwania względem tego tytułu były bardzo wysokie. I muszę przyznać, że się nie rozczarowałem. Dla mnie to doznanie przepiękne i naprawdę wartościowe. Z samego tego tytułu twórcom należy się szacunek. A dodatkowy szacunek ze względu na to, że taka interaktywna paragrafowa kreskówka, że zacytuję redaktorkę Agatę, raczej nie brzmi jak sukces komercyjny, więc tym bardziej super, że się na to porwali. Kto się od tej gry może odbić? Na pewno osoby, które nie lubią za dużo czytać, bo w Pentiment czytanie jest naprawdę brud. Osoby, które szukają lekkiej przygody i które nie lubią, gdy historia przytłacza, a ta nieco przytłoczyć potrafi. No i osoby, które potrzebują adrenaliny i ekscytującej rozrywki. Tego też tu nie zaznacie, bo ta gra praktycznie w całości bazuje na estetyce, fabule i klimacie. To teraz czas na wyliczankę. Tak naprawdę chyba tylko dość toporne sterowanie naprawdę miejscami szlak mnie trafiał przy przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, ale szczęśliwie cała reszta była w stanie to wynagrodzić. No i czasem naprawdę chciałem, żeby postać przemieszczała się szybciej, ale najwyraźniej dobre XVI-wieczne wychowanie zabrania biegania wewnątrz budynków. Konwencja potrafi nieco zmęczyć, te rozpisywane dialogi chwile zajmują, więc no, to nie jest taka gierka na moment i tak dalej. Nie ukrywam, że czasem już chciałem rozmowy znacząco przyspieszyć, więc może warto sobie bardziej dawkować i nie starać się ukończyć całego aktu za jednym zamachem na przykład? Chyba chciałbym też nieco większego wyzwania w zagadkach i minigierkach i może nieco większej ich liczby, bo tutaj takich rasowo-przygodówkowych zagadek jest nie dość, że mało, to jeszcze praktycznie rozwiązują się same. Wiem, że nie o to w tej grze chodzi, no ale mimo wszystko. Trochę beka, ale nie wiem czemu nasza postać się nigdy nie przykrywa, jak idzie spać. I kolejna beka, bo jeśli mamy którędyś nie iść, to projektanci stawiają nam na drodze takie niepokonywalne i nieomijalne przeszkody jak kałuża, owca czy człowiek. Wiem, że konwencja, wiem, że to uproszczenie, no ale mimo wszystko trochę bawi, a raczej nie miało tego na celu. Ogólnie pojęta stylistyka. Może to zabrzmi sztampowo, ale Pentiment to prawdziwa uczta dla oczu. Postacie i tła narysowane są przepięknie, animacja jest przeurocza. No po prostu jak na dłoni widać ogromną miłość włożoną w każdy detal, a detali tu nie brak, uwierzcie mi. Jasne, że tu chodzi o inny typ animacji niż w rozwalających mózg efektownych filmikach z topowych gierek AAA. Ta jest prosta, oszczędna, ale właśnie w tej prostocie i oszczędności tkwi całe piękno. I nawet drobniutka zmiana mimiki chwyta za serduszko. Ha 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 ha
Magnus redemit oves. Dialogi, ech, masakra. I nawet nie chodzi o ich treść, która notabene też jest kapitalna i na totalnie topowym poziomie, ale o ich wygląd. Tak, to jest gra, w której liczy się wygląd dialogów i ich animacja. Każda wypowiedź i każda myśl jest pisana odręcznie i ma konkretny font przypisany do profesji. Choć nie, w tym przypadku powinienem powiedzieć czcionkę. Muszę powiedzieć, że do końca gry byłem pod wrażeniem. I nawet nie wiecie, jak szeroko otworzyłem oczy, gdy pierwszy raz zobaczyłem literówkę. Pomyślałem, że no, lekki wstyd. A potem stało się to. Co za genialny pomysł przecież, nie mam pytań. Jeszcze pozostając w temacie dialogów, rewelacyjne są te pseudo-tooltipy, które no, pozwalają nam szybko sprawdzić definicję jakiegoś pojęcia albo przypomnieć sobie, o której postaci mowa. Ma to formę przeuroczych zapisków na marginesie. Oczywiście wszystkie te hasła lądują później albo w glosariuszu, albo w spisie postaci, więc no nie trzeba klikać w trakcie rozmowy. Ale na początku nie mogłem sobie odmówić, bo no nie sposób nie docenić kunsztu twórców i ogromu pracy włożonego w ten design. Cały system dialogów to jedno wielkie dzieło sztuki i komuś bardzo należy się nagroda. To, że na iście RPG-ową modłę ustalamy sobie background naszej postaci, doświadczenie życiowe, wykształcenie, predyspozycje, to nie jest jakiś tam ozdobnik, tylko czynnik, który ma mega wpływ na rozgrywkę, bo uzyskujemy dodatkowe opcje dialogowe, czy też w trakcie śledztwa potrafimy wyciągnąć wnioski inaczej dla nas niedostępne. Przykładowo mój Andreas studiował we Włoszech, ma smykałkę przedsiębiorcy, zna się na medycynie i naukach biologicznych, nieobce są mu tajniki okultyzmu i czarnej magii, no i wreszcie jest ekspertem w dziedzinie języka łacińskiego. Gwarantuję wam, że każdy z tych elementów miał, a przynajmniej mógł mieć, wpływ na to, jak wyglądała moja rozgrywka. Propsuję też oczywiście fabułę, bo historia jest naprawdę intrygująca i wcale nie banalna. Bo gra nie ucieka od trudnych tematów, bo nieraz stawia nas przed bardzo trudnymi wyborami i wpędza w moralniaka. No i bo kryminalny wątek zawsze BDB, a jak jeszcze jakoś zamieszany jest kościół, to tym bardziej. I w nawiązaniu do wcześniejszego, to, że wszystkie podjęte przez nas decyzje czy wypowiedziane kwestie mają znaczenie ogromne. Jak wspominałem, przyjdzie nam odpowiedzieć za swoje słowa oraz czyny. I czasem nawet nie będziecie mieć pojęcia, jak bardzo pozorna pierdoła może wpłynąć na dalszy przebieg opowieści. Oczywiście nic wam teraz nie zaspoiluję. Musicie mi uwierzyć na słowo. A do tego ciążąca na nas presja, bo czas upływa nieubłaganie i nie zdążysz zrobić wszystkiego. Trzeba wybierać czynności, których się podejmiesz i potem zadajesz sobie pytania. A może trzeba było pójść w inne miejsce i z kim innym pogadać? Może to fałszywy trop? Skąd mam pewność, że ta postać nie kłamie? Czy na pewno mam dość informacji, żeby rzucić na kogoś oskarżenie? Nie ma lekko, a rozgrywka tylko na tym zyskuje. Mechanika testów, bo tak, mamy tu również testy, które zwykle wiążą się z tym, czy uda nam się kogoś do czegoś nakłonić. A na powodzenie testu mają oczywiście wpływ nasze wcześniejsze zachowania. Jedne szanse zwiększają, inne ją zmniejszają. Sęk w tym, że nigdy nie wiemy, kiedy wystąpi test, ani czego będzie dotyczył, więc no, nie możemy się do niego przygotować.
Dodatkowy element niepewności, który w tej grze sobie cenię. Bardzo surrealistyczne wędrówki po snach i podświadomości, które stanowią taką formę zmagania się naszej postaci z przyszłością, teraźniejszością, lecz także przeszłością. Interaktywne posiłki. Naprawdę chylę czoła przed inwencją twórców. No i oczywiście zaleta najważniejsza, czyli coś, co powinno mieć miejsce w każdej z gier. Pentiment to artystyczna perełka, która zachwyca i zaskakuje, a do tego zmusza do refleksji i wyszarpuje ze strefy komfortu. Miła i jakże potrzebna odmiana od wszechobecnej efekciarskiej komerchy. Tak więc ode mnie... I to tyle na dziś. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.